I feel weirdly peaceful about this. Okay, you can save it. Safe? Yeah. Oh man. We did it. But you're okay? Yeah, I'm good. Rozmawiamy sobie z Ewą. Ogon konie. Organizacja takiego eventu. Ja się nie będę wymądrzać, że wiem, z czym to się wiąże. Ewa wie. To jest przejebane. Wszystko Ewa. Prawda, że to jest wszystko przejebane? Totalnie przejebane. Gdyby nie Cookie Monster, ja bym sobie nie poradziła. No. Dziś, proszę Państwa, ma miejsce bardzo ważny dzień. Postanowiłem wprowadzić się do Warszawy. Tak naprawdę nie jest to aż tak drastyczna zmiana w moim życiu. Po prostu wynająłem sobie mieszkanie w Warszawie na stałe. Po raz pierwszy tak wygląda. O. Uznałem już po prostu, że wydawanie pieniędzy na te wszystkie hotele jest bez sensu. Także mam kawalerkę. Taki ze mnie kawaler. Bardzo mi zależało, żeby trochę odczarować temat nieruchomości w swoim życiu. Bo się jakieś tak nie znam na tym, a czuję, że powinienem się znać. Nie powinno mnie stresować, żeby sobie wynająć mieszkanko tu i tam. No jeszcze pobędziemy tutaj, a teraz jedziemy w odwiedziny do lasu. O, jak dobrze wrócić do lasu, do szklarni u Moniki. Jestem taki rozpłynięty, bo się zdrzemnąłem. Ja tu nie przyszedłem wypoczywać, przyszedłem na grzyby. Taka idealna pora dla grzybiarza. Godzina 18, już się ściemnia. Kto by tam miał czas wstawać na świt? Co my tu mamy za grzyby dzisiaj? Żeby grzybek był dobry, musi być taki apetycznie brązowy. Jak borowik, podgrzybek, kozak. Wszystkie są brązowe. Tylko kurki są żółte. A jak są zjedzone przez robaczki, to znaczy, że... A wiecie, jaki grzyb jest bardzo smaczny? Czubajka kania. Taka wpanierowana, jak kotlet. To jest jedzenie. Nam chuja dali. No wszystko powybierane jest. Same trójaki zostały. Nie pomoże nam nawet moja ogromna wiedza na ten temat. Żeby znaleźć grzyba, trzeba myśleć jak grzyb. Mam dużą ulgę w sprawie tego, że w końcu z Kasią opowiedzieliśmy wam naszą prawdziwą historię. Kamień z serca. Myślę, że obydwoje tego potrzebowaliśmy, żeby w końcu cała ta, wszystkie te nasze przygody, żeby ujrzały światło dzienne, bo potrzebowaliśmy jakiego poczucia zamknięcia pewnego etapu życia. Fajnie, że się udało. Cieszę się, że wam się filmy podobały, aczkolwiek to jakby podobanie się nie jest tutaj priorytetem, nie? Bardziej chodzi o to, żeby to opowiedzieć na dobre i na złe. Grzybobranie zamykamy wynikiem muchomor, podgrzybek, kurka, podgrzybek. 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 Jakby co, to muchomor jest dla jaj, w sensie nie muchomory są trujące, nie zbierajcie muchomorów. Żeby nie było, że ktoś się zatruje i powie, a bo Krzysiu zebrał. Właśnie. No to jak skaczesz?
Co tak skaczesz? Świnka. Dobra, dość tej pracy. Ojej. Za gorąca? Nie, no super. Ostatnio po moim filmie ze szklarni podobno Monika nie mogła się opędzić od zapytań o pobyty, a nawet wam nie mówiłem o dodatkowych atrakcjach, jakie Monika robi, jak na przykład kąpiel stóp albo różne inne takie. Tak, nie mówię o gotowaniu i tak dalej. No super tu jest. Tyle lat kręcenia filmów i nigdy nie kręciłem ogniska. Kiełbasę kręciłem, ale nie na ognisku. Tak epicko to wygląda. Odkąd mam taki sprzęcik? Obiekty, tak? Spanko w lesie to najlepsze spanko. To jest przewspaniałe. Budzisz się, a tu grzyby. No i to było moje ładowanie baterii przed zbliżającym się sezonem Gonkonu. Piesku, prowadź mnie. Gdzie jest jedzenie? W życiu trzeba cały czas się rozwijać, dlatego pierwszy raz jadę SKM-ką w Warszawie. Nagrywać z Kędziorem audycję dziś o 9 rano, musicie ją wysłuchać. A, zapomniałem, to jest na żywo, bo to jest radio, za późno, przegapiliście. Ha. Fe. No daj, fe. Daj. Pomyśl o pytaniu konkursowym, dobra? Dla naszych słuchaczy. Jedna podwójna wyjściówka. Mam taki plan, moi drodzy. Warszawę trzeba pozamiatać. Miasto trzeba zonować. Chyba dość tego bycia niedostępnym. Teraz zbliża się czas, w którym muszę się zabrać za Warszawę, poznać wszystkie najfajniejsze osoby w tym mieście. Spotkałem się z Weroniką, która ma bardzo ciekawe zainteresowania profesjonalne. Więcej o tym za jakiś czas. Bez względu na to, jak ktoś mi hajs położy na stole, to jeżeli nie przejdzie kryterium, że dla mnie jest to interesujące, że jest fajne dla ludzi i tak dalej. No dobrze, moi drodzy, to co? Czas na okres warszawski. Tak naprawdę wylatuję do Japonii za jakieś 2 tygodnie, więc nie mamy dużo czasu. Nacieszmy się sobą, Warszawo. A to był Michał Szafrański. Michał pomaga konsultować jeden z projektów, które mamy w tym roku. Myślę, że was zainteresuje, nie? Powiem wam za parę dni. Jeszcze nie dziś.